Dzień dobry, witam Państwa, Kacper Kita, a dzisiaj w Rozmowie Nowego Ładu mam wielką przyjemność gościć naraz naszych dwóch ulubionych, ukochanych naszych i waszych ekspertów od spraw francuskich, czyli Marcina Giełzaka i doktora Aleksandra Olecha. Witajcie panowie, dziękuję, że znaleźliście dla nas czas. Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry, dziękuję za kolejne zaproszenie. A rozmawiamy oczywiście o wyborach prezydenckich we Francji. Jesteśmy między pierwszą a drugą turą. No i poprosiłem, żebyście wy, drodzy widzowie, zadali jakieś pytania, które was nurtują. Mamy tutaj naraz naszą całą ekipę. A zatem lećmy po kolei. Panowie, zacznijmy może od Marcina. Eric Ciotti tutaj się pojawił. Kim jest Eric Ciotti? I jaka jest twoim zdaniem przyszłość partii republikanów? Czy po Pécresse, czy po tej porażce Pécresse partia umrze, czy może stanie się radykalniejsza, zostanie wchłonięta przez Macrona, przejmie ją Ciotti, jak to jest zasugerowano? Co uważasz? Mhm. Jak słyszę o partii republikańskiej, to mi się przypomina to, co swego czasu powiedział przywódca włoskiej partii komunistycznej w latach 90. Śpię spokojnie, bo moja partia przyszłość ma już za sobą. Ale po kolei. Pierwsze pytanie było o jednego z bardziej barwnych republikanów, jakim jest Eric Ciotti. To jest faktycznie znak czasów, że o nim rozmawiamy, bo to jest polityk średniego pokolenia, 56 lat, który do tej pory jakichś niesamowitych rzeczy nie osiągnął. Te najwyższe urzędy, ten cały kurs honorum francuski póki co nie był dla niego, nie był ministrem na przykład nigdy. I nagle taki człowiek, trochę znikąd, staje się bardzo poważnym kandydatem na prezydenta. Ja przyznaję bez bicia, że jak były prawybory w partii Republikanie, no to ja myślałem, może Michel Barnier, no bo utarł nos Anglikom, to we Francji zawsze przeczołgał ich w trakcie Brexitu jako główny negocjator Unii Europejskiej, to we Francji zawsze w cenie. Może Xavier Bertrand. Może Valérie Pécresse, ale nie sądziłem, że takim présidentiable będzie Eric Ciotti. Co o nim można powiedzieć? Polityk z Nicei, w ogóle rodzina Ciotti włoskiego pochodzenia, jak zresztą słychać po nazwisku, została anektowana do Francji przez Napoleona III, bo razem z Niceą tam dołączyli po zwycięstwach pod Solferino i Magentą przeciwko Austriakom. I z Niceą była związana właściwie cała pierwszy akt jego kariery politycznej. We Francji, jak w Polsce też, trzeba wiedzieć, za kim nosić teczkę. On nosił teczkę za Christianem Estrosim, czyli merem Nicei, bardzo wpływowym tam politykiem. Sympatycznym o tyle, że motocyklistą. W Moto Grand Prix startował i nawet jakieś turnieje wygrywał. I do ludzi od wyścigów zresztą miał pasję, bo potem nosił teczkę za człowiekiem, który jeździł w Le Mans, jakim był François Fillon. Mało znany detal jego biografii, ale jego rodzina, jego dziadek byli bardzo zaangażowani właśnie w sporty samochodowe. A François Fillon, jak wiadomo, późniejszy premier Francji, postać wpływowa, i on za sobą Erika Ciottiego umiał pociągnąć. Jeśli chodzi o jego poglądy, no to powiem tak, rzućcie mi Państwo jakiś stereotypowy, prawicowy pogląd, to zapewne Eric Ciotti go wyznaje. To znaczy, jeśli chodzi o gospodarkę, niskie podatki, wolna inicjatywa, maksymalne cięcie świadczeń socjalnych, takie jedne z najbardziej liberalnych gospodarczo polityków francuskich, jacy przychodzą mi na myśl. Jest za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej. To akurat we Francji nie jest taki bardzo prawicowy pomysł, bo ten pomysł poparli też na przykład Emmanuel Macron czy Jean-Luc Mélenchon. Ale na przykład to, że flaga w każdej klasie wisi w szkole, to jest ustawa, którą zaproponował Eric Ciotti i przeszła. Swego czasu domagał się francuskiego Guantanamo dla więźniów wziętych do niewoli w toku działań zbrojnych w Afryce i na Bliskim Wschodzie. I co też może nietypowe dla francuskiego polityka, bardzo proizraelski. Uważa, że domyślny sojusz Francji ze swoimi byłymi koloniami, ze światem arabskim, powinien być zarzucony, Francja powinna być dużo bardziej proizraelska. Był przeciwny małżeństwom jednopłciowym, jest przeciwny prawu ziemi, uważa, że powinno być wyłącznie prawo krwi, no, czyli chce ograniczyć dostęp do obywatelstwa francuskiego. No faktycznie pracuje też za trzech. Dostał na przykład nagrodę dla najpracowitszego posła chyba 2 lata temu. I kojarzy mi się z niego taki bon mot, że
Jeśli prawica będzie prawicą, to nie będzie potrzebna prawica skrajna. Czyli krótko mówiąc, bardzo chciałby przesunąć w prawo republikanów. Zobaczymy, na ile mu się to uda. Na razie sam siebie przesuwa w prawo, no bo prawdopodobnie zagłosuje na Marine Le Pen w nadchodzących wyborach. A to trzeba wiedzieć, u republikanów nie jest mały temat. To znaczy jego pryncypał François Fillon toczył długą wojnę z swoim głównym rywalem, jakim Jean-François Copé, na temat tego, czy wolno zagłosować w sytuacji skrajnej na Front Narodowy. Copé stał na stanowisku, że, powiedział to w jednym wywiadzie, socjaliści należą do Frontu Republikańskiego, a Front Narodowy nie. Natomiast Fillon był zwolennikiem tezy ani-ani. Czyli w takiej sytuacji po prostu nie głosuje się na nikogo. Daje się głos nieważny, albo się nie idzie na wybory. Ale Macrona jeszcze poparł. Kolejne pytanie zatem, Aleksandrze. Dlatego chciałem dodać, że bardzo podoba mi się to, jak zawsze wraca do tej swojej mantry Erik, aby Francja pozostała Francją, i tutaj to hasło przeszło na Erika Zemura. W związku z tym myślę, że to jest dość oczywiste. Tak samo François Fillon miał być tą wielką szansą, nie był, ale podoba mi się zawsze to, że przecież wcześniej to była główną partią opozycyjną, byli republikanie dla François Hollande'a. A teraz przecież Macron wywodzi się tak naprawdę z Hollande'a i mamy teraz kolejną porażkę republikanów w ramach tych głównej rywalizacji. Mam na myśli republikanie kontra przywódcy, czy wcześniej Hollande, teraz Macron. Niestety nie udało się po raz trzeci. Pytanie, czy po tym, co się wydarzyło teraz z Ericiem Ciotti i z Valérie Pécresse, są w stanie odbudować się, i to nawet to, co dzisiaj Marcin wspominał na swoich mediach społecznościowych, odbudować się finansowo? No to jest rzeczywiście wszystko bardzo ważne. Te kwestie finansowe też mają znaczenie. Pytanie kolejne, pytanie też znów, tym bardziej temat rzeka, ale spróbujemy. Pytanie o wpływ wojny na wybory i na to, czy Francja, twoim zdaniem, pytam doktora Aleksandra Olecha, ale oczywiście potem też Marcin, możesz swoje trzy grosze dorzucić śmiało. Czy twoim zdaniem wojna, te wszystkie okropności, które widzimy w mediach, i Francuzi też je widzą, wpłyną jakoś na... wpłynął istotnie, znacząco na francuską postawę wobec Rosji. No i to się też łączy tutaj z kwestią antyamerykanizmu, no bo ten stosunek pozytywny do Rosji zawsze się łączy z tym, że Francja no niechętnie patrzy na Stany Zjednoczone, niechętnie patrzy na to, czy na amerykańską dominację w świecie zachodnim. Jak to twoim zdaniem będzie się układać? Oczywiście możesz tutaj to zrobić, możesz to zrobić ogólnie, możesz zrobić też wariantowo Macron-Le Pen. Wejdę bardzo tak szybko, dynamicznie, żeby nie zajmować dużo czasu, gdyż temat jak rzeka, ale można go bardzo prosto ująć. Przede wszystkim wojna pomogła Macronowi. Mam na myśli to, że on mógł dzięki temu stanąć jako ten główny przedstawiciel Europy, tej Unii Europejskiej, głównie jeśli myślimy o współpracy w ramach bezpieczeństwa, i przeciwstawić się Federacji Rosyjskiej, budując się na męża stanu, nie tylko Francji i regionu. I teraz kwestia jest taka, że jego poglądy na Amerykę, w związku z tym, że musi Francja współpracować w kontekście tego zagrożenia z Federacji Rosyjskiej, no troszkę jak gdyby ucichły, no bo wcześniej była ta chęć, ażeby troszkę pozostawić w tyle Waszyngton, i nawet wizja współpracy, czy to na Indo-Pacyfiku, czy właśnie w Afryce, a przede wszystkim w Europie, no nie za bardzo się Macronowi podobała. Niemniej Marine Le Pen myślę, że miałaby dużo większe szanse na zwycięstwo w tych wyborach, gdyby nie wojna na Ukrainie i trochę poczucie niebezpieczeństwa dla Francuzów, że mogą utracić finansowo na tym z uwagi na kwestie energetyczne. Po drugie, generalne odczucia. Słyszy się o wojnie w Europie. Bardzo podkreśla się w Europie, zwłaszcza wschodniej, że jest wojna na kontynencie. Nawet jeśli nie oddziałuje to bezpośrednio na Francję i faktycznie ten temat ucicha, to obywatele słyszą to, że wojna jest na kontynencie, wojna trzecia światowa nadchodzi. Dlatego sądzę, że Macronowi pomogło to, że ta jego polityka zagraniczna, utrzymywanie kontaktów z Ukrainą, a jeszcze teraz po pierwszej turze, to co ja podkreślałem, że się wydarzy w niedzielny wieczór, teraz wszystkie media podchwytują poprzednie wypowiedzi Marine Le Pen, wypowiedzi z teraz, ale ucinają je dotyczące jej jakichkolwiek związków z Federacją Rosyjską. Musimy pamiętać, że z uwagi na sojusz NATO
zawsze postrzegamy Stany Zjednoczone jako partnera. Mam na myśli perspektywę polską. Z perspektywy francuskiej to są inne interesy. Dla Francuzów ta współpraca z Amerykanami nie jest za każdym razem opłacalna. Już nie chodzi o kontrakty wielomiliardowe, choćby z Arabią Saudyjską, gdzie tamta wojna, choćby w Jemenie, nas kompletnie nie interesuje, czy prawa człowieka i wahabizm w Arabii Saudyjskiej to już w ogóle jest zupełnie co innego, a wojna na Ukrainie jest najważniejsza, tylko chodzi o interesy konkretnego państwa. I tutaj Francuzi nie są, że tak powiem, chętni na współpracę z Amerykanami. Niemniej są dużo, Macron będzie chętniejszy niż Marine Le Pen. Więc sądzę, że ta wojna będzie na pewno kontynuowana po zwycięstwie Macrona w perspektywie dalszego utrzymywania wojsk NATO, choć na pewno Macron jest mniejszy, ale też nie będzie mógł budować tej armii Unii Europejskiej, czy też wzmacniać Eurokorpusu. W przypadku Marine Le Pen, czego nie możemy wykluczyć, gdyż Macron, no, ostatnie tygodnie pokazały, że może się troszeczkę rozbić na prostej. Wtedy mamy całkowicie zmianę w dowództwie sojuszu, to co mówiłem na to, ale przede wszystkim ona podkreśla, że sankcje na Federację Rosyjską nie będą skuteczne i faktycznie nie wydają się one tak skuteczne, stąd potrzeba dywersyfikacji źródeł energetycznych na właśnie Bliski Wschód, gdzie to Francja ma genialne kontakty, i na Afrykę. A w związku z tym Marine Le Pen raczej by nie chciała pracować z Amerykanami w tym regionie, ale wyróżniła, że dlaczego by nie pracować z Niemcami, właśnie na, z Amerykanami na Indo-Pacyfiku, zamiast Niemiec właśnie. Więc myślę, że na pierwszym miejscu po zwycięstwie Macrona będziemy mieli dominację Francuzów nad Niemcami, to po pierwsze, a po drugie będzie konieczna taka konstatacja relacji Francja-USA z uwagi na to, że Francuzi nie będą chcieli być cały czas antyrosyjscy, budować tej armii na wschodniej flance NATO czy Unii Europejskiej. Odpowiadając po prostu na pytanie, po co? Jaki jest dla nich tam interes? Oni nie czują się przez Rosję zagrożeni, a Władimir Putin, tak samo Emmanuel Macron, podkreślali, że w stanie wojny nie są i nie będą. Marcin? Zacznę od antyamerykanizmu. Ja zawsze powtarzam, że antyamerykanizm jest błędnym wnioskiem wyciągniętym z prawdziwych przesłanek. Z francuskiego punktu widzenia również. To istotnie partner trudny. Tego rodzaju hipermocarstwo, przyzwyczajone do tego, że mu się ustępuje, przyzwyczajone do tego, że dyktuje warunki, którego kultura polityczna i którego kultura strategiczna tworzyła się w warunkach jeszcze doktryny Monroe'a. Prawda? Ameryka przez pierwsze dekady swojego istnienia nie ma partnerów, ma wyłącznie państwa znacznie słabsze dookoła siebie, państwa, które sobie pokojowo, metodą ekonomiczną bądź zbrojnie podporządkowuje, a potem właściwie natychmiast eksploduje jako hegemon światowy. To sprawia, że Amerykanie, w przeciwieństwie do dawniejszych hegemonów, typu Brytyjczycy, typu Francuzi, dużo słabiej sobie radzą z tym, żeby się dogadywać. I Francja, przewrażliwiona na punkcie swojej suwerenności, swojej pozycji, swojej godności, oczywiście nie przyjmuje tego chętnie. Mało tego, całkiem realne francuskie interesy są naruszone przez Stany Zjednoczone, co choćby widzieliśmy na przykładzie sprzedaży okrętów podwodnych Australii. Natomiast Francja i Stany Zjednoczone mają całkiem realne wspólne interesy, chociażby w Afryce, chociażby na Bliskim Wschodzie. I gdybym ja był Francuzem, może zwłaszcza francuskim politykiem, to ja uważałbym, że Francja powinna raczej odwołać się do swojej tradycji proamerykańskiej, do tego, że kiedyś mówiono, że Francja i Ameryka to siostrzane republiki, to dwie najstarsze córy rewolucji i to kraje, które w decydujących momentach czy pierwszej wojny światowej, czy kryzysu kubańskiego były sojusznikami. I Francja mogłaby się ze swoim miejscem w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, ze swoją armią, ze swoim arsenałem nuklearnym trzecim na świecie, ze swoją wyłączną strefą ekonomiczną, czyli swoim panowaniem nad wodami, drugim na świecie, być numerem dwa w NATO. I ja bym się skupił na tym, raczej niż chociażby na tym, żeby budować Europę od Lizbony po Władywostok, czy żeby budować europejską armię, której nie będzie i którą nikt poza Francją, a raczej poza Emmanuelem Macronem w Europie zainteresowany nie jest. Natomiast jeśli chodzi o wpływ wojny, no ona oczywiście pokrzyżowała Macronowi jego pierwotny plan, bo przecież Macron wielokrotnie występował, jak zresztą Hollande przed nim, jako sojusznik rosyjski. My tego z Polski tak wyraźnie nie widzimy, ale przecież Francja i Rosja były sojusznikami w Syrii. Nawet wspólnie bombardowały pozycje
państwa islamskiego w Radce. Były sojusznikami w Libii, wspólnie popierały marszałka Haftara. To w ramach Francji, która dostarcza broń czy nie. No, Haftarowi rzekomo nie dostarczała, potem ją tam znaleziono. No więc analogicznie Ukrainie w sumie nie wiadomo, co dostarcza, etc. Wiadomo tylko, że coś dostarcza, no a później po prostu widać na polu walki, co dostarcza. Zresztą, jak powiedział szef francuskiego sztabu, im mniej będziemy mówić, tym więcej możemy zrobić. Ten plan pierwotny Macrona się nie udał, no więc chwycił się planu drugiego, także pod presją opinii publicznej, żeby prężyć Moskwę. Wysłał wojsko do Rumunii, wysłał wojsko do Estonii, samoloty posłał nad Polskę, nad Bułgarię, nad Bośnię nawet i marynarka wojenna wypłynęła, 3 okręty podwodne zdolne przeprowadzić atak nuklearny też wypłynęły w odpowiedzi na rosyjskie groźby, no tylko te wszystkie zasoby są teraz uwiązane. A jak Aleksander słusznie zauważył, z tego poza zyskami wizerunkowymi dla Francji niewiele wynika. Francja potrzebuje swojej armii, ale potrzebuje jej chociażby w regionie Sahelu, gdzie świeżo co francuski Afganistan zakończył się bardzo podobnie jak amerykański Afganistan, czyli trzeba było ten kraj porzucić. Różnica jest tylko taka, że Francuzi faktycznie wycofali się w sposób uporządkowany, stopniowy, jeszcze kilkudziesięciu terrorystów zdążyli zabić, wycofując się. No i druga różnica, Francuzi pewnie tam wrócą. Amerykanie mogą mieć szybkie wypady na Bliski Wschód. Francja w tamtych okolicach jest od prawie 200 lat. Kolejna sprawa, panowie, to jest geografia wyborcza. Oto dostaliśmy pytanie, na ile i jak regiony poszczególne wpływają, regiony wpływają na ile regiony mają znaczenie we francuskiej polityce, czy jest tak jak w Polsce, mamy Polskę A, Polskę B, czy tam Polskę Wschodnią, Polskę Zachodnią. Tym razem Marcin może zacząć, Aleksander potem dopowiadać. Mamy Francję A i Francję B, jest Paryż, jest reszta. To jest odwieczny podział w Francji na dwie części, które walczą ze sobą nawzajem, ale mówiąc poważnie. Gdyby to było pytanie dotyczące historii, czyli na przykład III Republiki, IV Republiki, nawet pierwszych 15 lat V Republiki, to można by to zrobić fascynujący wykład, nawet mapki pokazać i można by wtedy pokazać taką literę U. Ona by tak biegła od Bretanii przez Vendée, Auvergne, dalej Prowansję, przez Franche-Comté, Alzację, Lotaryngię do mniej więcej Pas-de-Calais. I wewnątrz tej litery U ludzie głosują na prawicę. Natomiast, że tak powiem, po obydwu jej stronach wygrywałaby lewica. Bo w dawniejszej Francji istotnie tak było, że w takich prowincjach gdzieś tam oddalonych od basenu paryskiego, tam przecież dawniej były państwa. Państwa, które Francja podbiła, no ale nie weszła tam w próżnię, tylko weszła w obszary, gdzie żyła ludność, która miała swój język, swój obyczaj, często miała swoje elity polityczne. No i na przykład szlachta bretońska czy prowansalska, no to była dość oporna, żeby się tak Francuzom we wszystkim podporządkowywać, a już zwłaszcza była oporna od rewolucji w górę. Stąd tam popularna była prawica, no bo jak wiadomo we Francji taka tendencja centralizacyjna, jakobińska, to jest tradycja lewicowa. A prawicowcy, konserwatyści, tacy choćby jak Charles Maurras, to właśnie hołubili poezję prowansalską, takie lokalne fueros, obyczaje i polityczne porządki. Poza tym tam, gdzie ta tendencja odśrodkowa była silniejsza, tam znacznie ważniejszą pozycję odgrywał Kościół katolicki. A gdzie był silny Kościół katolicki, tam silna była prawica. To wszystko przestało mieć znaczenie mniej więcej od lat 70., gdzie wszystko się ze wszystkim wymieszało, a też wpływy Kościoła niezwykle osłabły. Jeśli możemy mówić teraz o geografii, to punktowo. Z ostatnich wyborów rzecz ciekawa, na przykład Zjednoczenie Narodowe, Marine Le Pen ma dwa bastiony, bardzo trudne do spenetrowania przez kogokolwiek. To jest północno-wschodnia Francja, gdzie zwyczajowo dawniej było bijące serce francuskiego przemysłu. I kiedyś tam wygrywała lewica, socjalistyczna albo komunistyczna, trochę zależnie od
czy robotnicy uzwiązkowieni, czy wykwalifikowani, czy niewykwalifikowani, ale tam wygrywała lewica. No jak przemysł się wyniósł do Malezji, Indonezji, Rosji, etc., wszystko padło, no to ten elektorat osierocony przez lewicę, nie utożsamiający się już z partią socjalistyczną, poszedł do Frontu Narodowego, a później do Zjednoczenia Narodowego i tam oni są bardzo mocni. I są bardzo mocni na południu, na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Dlaczego? No, jakby powiedział doktor Bartosiak, wystarczy spojrzeć na mapę. To jest Morze Śródziemne, a po drugiej stronie co jest? Jest Algieria, jest Tunezja, jest Afryka. Bardzo dużo imigrantów właśnie ten szlak sobie obiera. No a ci imigranci w takiej Prowansji prowincjonalnej, przywiązanej do swojego stylu życia, etc., no dużo gorzej się integrują niż w wielkim kosmopolitycznym, otwartym Paryżu i stąd tam większe poparcie dla dalekiej prawicy. I był tam jeszcze jeden rodzaj imigranta, który bardzo wpłynął na tamtejszą scenę polityczną. Otóż Europejczycy z Algierii, Pienoir, którzy opuścili Algierię, jeśli się udali do Francji, to właśnie osiedlali się tam na wybrzeżu w Prowansji i przywieźli oni ze sobą zoologiczną wprost nienawiść do golistów. No a kto najlepiej wyrażał nienawiść do golistów, jak nie Front Narodowy i Jean-Marie Le Pen. Więc powstała już tradycja tam głosowania na to ugrupowanie. A tak lepiej patrzeć na wykształcenie, na dochody, aniżeli na geografię. No, warto jeszcze dodać, że przecież kwestia wyborów tych pierwszych, które się ukazywały, to Francja zachodnia i południowa głosowała na Marine Le Pen, jak przeglądałem wstępne takie te wyniki, choć największym zaskoczeniem jest pewnie wszystkie terytoria zamorskie, z tego co kojarzę, głosowały na Jean-Luc'a Mélenchona, a on co ciekawego powiedział, że są to regiony, te departamenty zamorskie Republiki Francuskiej, to druga kategoria i całkowicie trzeba zrobić z nimi porządek, nadać im nowy status. Dokładnie tak się wypowiedział. Niemniej on też nawołuje do tego, żeby tę ludność, która we Francji jest i tam ma na myśli oczywiście Maghreb, Afrykę Subsaharyjską i Bliski Wschód, aby doprowadzić do takiego stanu, żeby oni byli świadomymi Francuzami. To zapewne jest to, co powiedział Marcin, a żeby kwestie takie postrzegania, tak jak wcześniej Algierczycy postrzegali Francuzów i przecież możemy przeczytać mnóstwo literatury na temat choćby współpracy różnych służb i choćby organizacji zamachów, żeby teraz postrzegali Francuzów, ale także siebie jako tych obywateli, a nie osoby z zewnątrz, ponieważ ja, jak przeglądam wyniki, jak głosowali Francuzi w Rosji, Francuzi w Chinach, Francuzi na Litwie, no to jest to duży dysonans, czyli ci, którzy są w Europie, w krajach Unii Europejskiej, NATO, na Macrona, a pozostali na Marine Le Pen lub Jean-Luc'a Mélenchona. I to jest, myślę, też takie spojrzenie, czy te osoby chcą wracać do tej Francji metropolitarnej, czy może po prostu nie widzą, żeby ta Francja faktycznie miała jakiś realny rozwój poza tym gospodarczym, ekonomicznym, ale wydaje mi się, że w takiej Europie jest to nie trudne, gdy Francja jest otoczona Hiszpanią w nie za dobrej kondycji przez COVID, czy choćby Grecją, która co prawda zbankrutowała, odbudowuje się, a nam się te większe państwa. No jeszcze Włochy, które teraz mogą dominować, jeśli chodzi o energię, ale to tylko dlatego, że Francuzi pokłócili się z Algierią. Pamiętajmy, że Francja to Włochy z dodatkiem państwa. Natomiast jeżeli chodzi o Mélenchona, to tylko powiem jedno zdanie. Mnie jego zwycięstwo nie dziwi, bo on ma niefortunne wypowiedzi. Kiedyś powiedział do Prowansalczyka, czy jest tu ktoś, kto może zadać pytanie po francusku, bo tamten mówił z mocnym akcentem, nie to, że mówił w febrilarzu. Natomiast Mélenchon bardzo hołubił te regiony, dużo im naobiecywał i nawet powiedział, że dla niego takim wzorem dla Francji jest Martynika. To Francja powinna wyglądać bardziej jak Martynika, niż Martynika wyglądać bardziej jak Francja, skreolizowana, wielorasowa, barwna, te klimaty. Jasne. Ostatnia sprawa, o której chciałem Was obu zapytać, bo to się powtarzało w kilku pytaniach. Co Waszym zdaniem Marine Le Pen może zrobić, żeby wbrew wszystkim wygrać z Emmanuelem Macronem?
zmienić nazwisko. No to już mówiliśmy przed nagraniem, tak. Gdybym miał być adwokatem diabła albo doradcą diabła, to bym powiedział, ma ogromny rezerwuar, do którego może sięgnąć młodzi, ludzie w wieku lat 18-24. W tej kategorii wiekowej zdecydowanie Prym wiedzie Mélenchon, druga jest Le Pen. Macron, chociaż sam, prawda, młodzieńczy prezydent, no jest dziadkiem, ale młodym dziadkiem. Gore Vidal powiedział, nie miej dzieci, tylko wnuki. Macron go posłuchał, nie ma dzieci, ale ma wnuki. To on do młodych nie jest w stanie się przebić, a Marine Le Pen jest. Musiałaby tylko przebić się do tych, którzy nie chodzą głosować. W wyborach samorządowych w zeszłym roku 80% ludzi między 18 a 24 rokiem życia nie poszło na wybory. Gdyby tego śpiącego kolosa, jak mówią Francuzi, Le Pen udało się przebudzić, to miałaby szans. I Aleksander? Dobrze, ja od razu odpowiadam przede wszystkim na tę ideę Macrona o nieposiadaniu dzieci. Ktoś z jego sztabu wyborczego powiedział niedawno, że Macron jest po prostu ojcem wszystkich Francuzów. Więc... to jak Elżbieta, pierwsza królowa Anglii, która zapytana, czemu nie wychodzi za mąż, powiedziała, że prawda jest poślubiona Wielkiej Brytanii. Tak, ale tą całkowicie się zgadzam z tym, co powiedział... W Anglii oczywiście, jeszcze nie Wielkiej Brytanii. Tak, ale myślę, że widzowie nasi inteligentni, oczytani słuchacze domyślili się. Ale odpowiadając na pytanie, całkowicie zgadzam się z Marcinem, ale dodam też taki, odbiję piłeczkę, Emmanuel Macron, a co już widziałem, 100-letnie, nawet 102-letnie osoby głosowały na niego, gdyż to były oczywiście podawane dalej tweety przez osoby związane z jego partią, więc na pewno będzie tutaj budzenie osób, ażeby na te wybory poszły, gdyż jest to ryzyko, że faktycznie ta młodzież się zmobilizuje i zwłaszcza przejdzie od Mélenchona. I ja mam jeszcze na uwadze to, że jeśli Macronowi nie uda się w najbliższych 2 tygodniach poprawnie odpowiedzieć na pytania zadane przez dziennikarzy, a oczekujemy tej debaty, która ma się odbyć w nadchodzącym tygodniu, to wtedy bardzo dużo może rozegrać Marine Le Pen. Bo to, co rozmawialiśmy wcześniej, on nie zrobił za dużo dla Francji w ciągu ostatnich 5 lat. To mu się bardzo wyrzuca. Marine Le Pen zaczęła teraz prowadzić taktykę zadawania pytań Macronowi. Oczywiście nie uzyska na nie odpowiedzi, ale może to trafić do części wyborców. I jeszcze dodałbym tę kwestię bezpieczeństwa. Ja się co prawda specjalizuję w bezpieczeństwie, ale głęboko wierzę, że Marine Le Pen odwoła się właśnie do zagrożeń terrorystycznych czy różnic religijnych, bo to jej pomoże, a naprawdę wielu Francuzów w tych dużych miastach, a w szczególności Marsylia i Paryż, nie czują się bezpiecznie w niektórych regionach i można się do tego odnosić. Macron to jest raczej taki romantyk, jeśli chodzi o dyskutowanie, odpowiadanie jemu bliżej do Lyonu, Annecy czy Chamonix. No i to może dać mu właśnie ten wybór na kolejne 5 lat. No i oczywiście dzisiejsza rozmowa, która nie wykluczyła wyjazdu do Kijowa. I jeśli Marine Le Pen znajdzie troszkę sojuszników, to jej się uda. Dlaczego powiedziałem troszkę? No już teraz musimy zauważyć, że wszystkie media amerykańskie, te zachodnie, są przeciw niej, przypominają jej stare wypowiedzi. W związku z tym jedyną szansą jest to, żeby przekonała elektorat internetowy, czyli właśnie ludzi najmłodszych, ale też w średnim wieku, którzy no przecież głosowali w 50% ponad na skrajne ugrupowania. Czyli nie chcą znowu tego centrysty, którym Macron nie był, ale na takiego się mianuje. Wysforował. To ja powiem tylko jeszcze jedną rzecz. Śmiało. Jak się zapytali jednego z ludzi Erika Zemmoura, dlaczego Erik Zemmour za postawę prorosyjską zapłacił cenę, a Marine Le Pen nie, to ów pomocnik Zemmoura powiedział, że tłumaczy to sobie tym, że wyborcy Zemmoura są wykształceni, inteligentni, czytają gazety i są w stanie samodzielnie pozyskiwać informacje, więc dotarli do tych wypowiedzi i się rozczarowali. Natomiast wyborcy Le Pen no, gazet nie czytają, nie są tacy nazbyt wykształceni, więc oni po prostu nie wiedzą, jakie jest jej stanowisko w tej sprawie, a no, gdyby wiedzieli, to by nie byli w stanie zrozumieć. Taka fantastyczna zemurowska arogancja i pogarda względem Marine Le Pen, która jest u niego widoczna od zawsze, więc być może jej nadzieją jest po prostu sancta simplicitas jej wyborców. No, na same. Jeszcze Kasper niech nam odpowie. Jak on postrzega te szanse właśnie dla Marine i co ona może zrobić, żeby w te 13 dni niecałe przekonać ponad 60 milionów ludzi?
O, ponad 6 milionów to ciężko, ale musiałaby przekonać no, kilka milionów dodatkowych na pewno, a żeby zostać prezydentem, no to około 15-16 milionów musiałaby mieć ze sobą. Myślę, no ja się generalnie zgadzam z tym, co wy mówicie. Myślę, że musi przede wszystkim pukrować Macrona. No, okrutna prawda jest taka, że w drugiej turze ludzie zazwyczaj głosują bardziej przeciw niż za i myślę, że jeżeli będzie skutecznie pokazywać się jako kandydat, musi próbować skutecznie pokazywać się jako ta normalna kandydatka z ludu przeciwko oderwanemu, nieskutecznemu technokracie. No oczywiście to pytanie, na ile on jest naprawdę oderwany i nieskuteczny, ale musi go jako takiego przedstawiać. No i myślę, że jak najwięcej mówić o Francji, a mniej o tematyce międzynarodowej, bo w tej się będzie lepiej odnajdywać Macron. Dziękuję wam panowie bardzo. Tutaj umawialiśmy się na pół godziny, ale będziemy na pewno wracać do tego Q&A z naszymi ekspertami. Ja się nazywam Kasper Kida. Bardzo dziękuję wam i bardzo dziękuję państwu za wysłuchanie naszej rozmowy. Moimi państwa gościem byli Marcin Giezek i dr Aleksander Olech. Dziękuję panowie. Dziękuję. Merci beaucoup. Dziękuję bardzo. Merci beaucoup. A bientôt.